Protawa wypięknieje dzięki dotacjom na remonty kamienic. Gminny projekt zakłada nawet maksymalnie do 80% wsparcia finansowego w zakresie przywracania dawnego blasku od lat zaniedbanym historycznym kamienicom i innym obiektom ujętym w rejestrze zabytków. Piękniejsza, ładniejsza Szprotawa. Tak, taki program rusza. Chcemy stymulować, zachęcać wspólnoty mieszkaniowe poprzez dotacje z naszego miejskiego budżetu, żeby wspólnoty inwestowały w wygląd zewnętrzny zabytkowych naszych pięknych kamienic. Szprotawa to perełka architektoniczna, zasobna, wyjątkowe zabytki, jakie skrywa ziemia lubuska. Inspiracja do tego programu wzięła się między innymi stąd, że Szprotawa jako miasto historyczne posiada budynki mieszkalne praktycznie z wszelkich epok, począwszy od gotyku, od mieszkalnictwa wkomponowanego w mury obronne, po budowle mieszkalne renesansowe, no już bardzo dużo budowli XIX-wiecznych, jeszcze między tymi okresami też budowle barokowe. Większość tych budowli od czasów PRL-u nie była remontowana, mało tego, niektóre były nieremontowane nawet od czasów niemieckich, od czasów wojny. Dotacje będzie można otrzymać na prace konserwatorsko-budowlane. Wnioski o udzielenie w 2023 roku dotacji z budżetu gminy można składać do 30 września bieżącego roku. Więcej informacji można uzyskać na stronie Urzędu Miasta.